Cześć. Ludzka natura jest jak woda. Przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje. To samo dotyczy ludzkiej psychiki i zachowania. Możesz wpłynąć na myśli i uczucia każdej kobiety, podobnie jak możesz ukształtować wodę według własnych potrzeb. Dzięki pewnym technikom manipulacji, które możesz zastosować w pozytywny sposób, możesz wywołać u kogoś silne uczucia do siebie. Dzisiaj zajmiemy się systemem perswazji i uwodzenia. Przedstawię Ci 7 mrocznych i potężnych taktyk psychologicznych, które możesz wykorzystać, aby zdobyć zainteresowanie wybranej kobiety. Jednak pamiętaj, nie używaj ich, by skrzywdzić kogokolwiek. Zastosuj je z rozwagą i pozytywnymi intencjami. Pierwsza zasada. Wykorzystaj rzadkość swojej obecności, aby zwiększyć swoje pożądanie. Ludzie naturalnie cenią bardziej to, czego mają mniej. Ta zasada działa także w miłości i związkach. Jeśli ograniczysz swoją dostępność, twój czas i uwaga staną się bardziej wartościowe, co podniesie twoją wartość w oczach kobiety. Kluczem jest znalezienie równowagi. Nie przesadzaj, aby nie wyglądało to na brak zainteresowania lub manipulacje. Inwestuj swój czas w rozwój osobisty, karierę i hobby. To nie tylko wzbogaci twoje życie, ale również sprawi, że będziesz naturalnie mniej dostępny. Kiedy jesteś z kobietą, bądź w pełni obecny i zaangażowany. Spraw, aby te momenty były naprawdę wyjątkowe. Poza tym, kiedy nie jesteście razem, skup się na swoich celach i pasjach. Takie podejście nie tylko podkreśla twoją indywidualność, ale również sprawia, że ona będzie z niecierpliwością czekać na wasze kolejne spotkanie. Tworzenie celowego braku swojej osoby w relacji sprawia, że wydajesz się kimś, kto nie zabiega o uwagę. Prowadzisz satysfakcjonujące życie, którym każdy chciałby być częścią. Ta strategia sprawia, że twoja obecność staje się bardziej pożądana. Druga zasada. Wykorzystaj technikę stopa w drzwiach. Ta metoda polega na zaczynaniu od drobnych próśb, a następnie stopniowym zwiększaniu swoich wymagań. Nasz umysł lubi być konsekwentny w swoich działaniach, więc gdy ktoś zgodzi się na coś małego, jest bardziej skłonny zgodzić się na większą prośbę później. Na przykład, jeśli zapytasz dziewczynę, czy lubi lody, a ona powie tak, później łatwiej będzie jej zgodzić się na propozycję pójścia na lody z tobą. Ta technika działa, ponieważ ludzie chcą być spójni w swoich decyzjach. Zaczynając od czegoś małego, otwierasz drzwi do większych możliwości w naturalny sposób. Dzięki temu budujesz relacje stopniowo i w sposób, który jest dla drugiej osoby przyjemny i niewymuszony. Trzecia zasada. Stań się tajemniczy. Psychologia podpowiada nam, że ludzie są przyciągani do tego, co nieznane i trudne do przewidzenia. Kiedy wprowadzasz do swojego zachowania odrobinę tajemniczości, stajesz się bardziej interesujący dla kobiety. Jak to osiągnąć? Nie zdradzaj wszystkiego o sobie od razu. Myśl o sobie jak o cebuli, którą można obierać warstwa po warstwie. Każda kolejna warstwa wzbudza większą ciekawość. Podczas rozmowy dziel się tylko częścią swojej historii, a resztę zostaw na później. Nie odkrywaj od razu wszystkich kart. Niech to, kim jesteś, stanie się dla niej zagadką, którą będzie chciała rozwiązać. W ten sposób utrzymasz jej zainteresowanie na dłużej i sprawisz, że relacja będzie dynamiczna i pełna pasji. Czwarta zasada. Opanuj technikę push-pull. Technika push-pull polega na mieszaniu zachowań, aby utrzymać jej zainteresowanie. Czasami dawaj jej dużo uwagi i spraw, by czuła się wyjątkowo. To jest push. Następnie zrób krok w tył, skup się na swoich sprawach i daj jej trochę przestrzeni. To jest pull. To sprawi, że będzie miała trudności z przewidzeniem twojego zachowania, co podtrzyma jej zainteresowanie. Kiedy jesteś dostępny i poświęcasz jej czas, czuje się pożądana. Gdy się wycofujesz, wzbudzasz w niej pragnienie, ponieważ ludzie naturalnie dążą do tego, co wydaje się być poza ich zasięgiem. Ta gra polega na tym, by pokazać, że zależy ci na niej, ale jednocześnie masz swoje życie i cele, które są dla ciebie ważne. Taki balans sprawia, że stajesz się bardziej atrakcyjny i pewny siebie w jej oczach. Piąta zasada. Stwórz trójkąt pożądania. Pokaż jej, że nie jesteś zwykłym mężczyzną. Musisz dać jej subtelne sygnały, że inni również cię zauważają i uważają za atrakcyjnego. Ludzie pragną tego, czego pragną inni. Kiedy zauważy, że inni również interesują się tobą, wzrośnie twoja atrakcyjność w jej oczach.
Nie chodzi o to, by ją celowo zazdrościć, ale raczej o subtelne pokazanie, że jesteś kimś, kto przyciąga uwagę innych. To sprawi, że będzie bardziej doceniać twoją wartość i będzie zadowolona, że ma kogoś, kto jest wyjątkowy. Szósta zasada. Spraw, by poczuła się wyjątkowa. Kiedy jesteście razem, poświęć jej pełną uwagę. Spraw, by czuła się twoim priorytetem. Nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale także o to, jak się zachowujesz. Słuchaj uważnie, zapamiętuj drobne szczegóły i pokaż, że naprawdę ją rozumiesz. Każdy chce czuć się wyjątkowy, jakby był głównym bohaterem w czyjejś historii. Kiedy sprawisz, że będzie czuła się najważniejszą osobą w twoim życiu, zacieśnisz więź i sprawisz, że będzie bardziej doceniała czas spędzony z tobą. Odłóż na bok telefon i skup się na niej. Taki gest sprawi, że poczuje się zauważona i doceniona. Siódma zasada. Wykorzystaj odzwierciedlanie i dopasowywanie. Odzwierciedlanie i dopasowywanie to subtelna, ale potężna technika, która pomaga stworzyć głębsze połączenie z drugą osobą. Polega ona na subtelnym kopiowaniu jej mowy ciała, tonu głosu czy sposobu mówienia. Dzięki temu druga osoba poczuje się bardziej komfortowo w twoim towarzystwie, co wzmocni waszą więź. Jak to zrobić? Zacznij od obserwowania jej mowy ciała. Jeśli ona się pochyla, ty również lekko się pochyl. Jeśli używa gestów podczas mówienia, włącz podobne gesty do swojej rozmowy. Kluczowa jest subtelność. Nie chcesz, by wyglądało to na naśladownictwo, ale raczej na naturalne dopasowanie. Dopasuj także tempo i ton głosu do jej wypowiedzi. Tworząc takie harmonijne połączenie, sprawisz, że będzie się czuła swobodnie i komfortowo w twoim towarzystwie. Dzięki tym taktykom zwiększysz swoją atrakcyjność i zbudujesz silniejsze, bardziej zaangażowane relacje. Pamiętaj jednak, by zawsze wykorzystywać je w sposób pozytywny i etyczny.